Jeszcze nie jest sponsorowana. Jeszcze nie? Jeszcze nie. Ale zapraszam na mojego Instagrama. Można się odezwać w priv i coś podziałamy. Cześć, ja nazywam się Justyna Gdowska i odpowiadam w klubie za marketing oraz komunikację. Dzisiaj pokrótce opowiem Wam, jak wyglądały przygotowania do meczu od tej naszej strony. Ostatnie dni w Ergo Arenie były niezwykle intensywne. Od czwartku do niedzieli odbywały się tutaj aż 4 koncerty, więc my przygotowania mogliśmy zacząć dopiero w nocy. W pierwszej kolejności oczywiście kładziony był Teraflex, na którym trenują teraz zawodnicy. To było gotowe około 6:30. O 8 rano wieszaliśmy płachty oraz flagi. Z pozoru mogłoby się to wydawać, że nie ma to znaczenia, czy ta płachta wisi już podczas rozruchu drużyn. Z doświadczenia wiemy, jak ważne są wszelkie takie punkty odniesienia dla zawodników. Historia z czasów, gdy jeszcze trenował tutaj Andrea Anastazji. Jeżeli płachty nie zdążyliśmy powiesić przed rozruchem, to nie mogliśmy jej na dany mecz powiesić już wcale. Później w hali przygotowywany jest branding, czyli wieszane są wszelkie elementy reklamowe. Około 5 godzin przed meczem przyjeżdża challenge, następnie telewizja Polsat, zabezpieczenie medyczne, ochrona. Tak wygląda dzień meczowy, ale oczywiście przygotowania do danego spotkania ruszają zdecydowanie wcześniej. Ze mną jest Marek Mruk, który za nie odpowiada. Marek, co trzeba zrobić w pierwszej kolejności przed meczem? Od czego się zaczynają przygotowania? Cześć, około tydzień przed meczem rozpoczynamy przygotowania nad scenariuszem. Pokaż, co wymyśliliście na to wielkie spotkanie. Przeglądałem scenariusz, ale chętnie go z tobą omówię. Tak jak w trudnych sprawach, teraz powinienem samo powiedzieć do kamery. Marek zawsze wysyła scenariusz dużo wcześniej, ale lubię go odmawiać też przed meczem. Tu mogę powiedzieć, że kwestii przerw meczu jest rozpisany krok po kroku, a tekst dla speakera jest napisany w ten sposób, by mógł go przeczytać słowo o słowo. W tej kwestii marketingowo-organizacyjnej nie ma miejsca na improwizację. Przed każdym meczem przygotowujemy też listę reklam. Oczywiście trzeba też zadbać o zatowarowanie sklepiku. Z wyprzedzeniem umawiamy się z wolontariuszami, omawiamy też kwestie muzyki z DJ-em, a także kwestie sterowania światłem. Światła są już nowe, możemy się nimi bawić podczas prezentacji, a to oznacza, że czas zaczynać mecz. Hey, oh, it's my night, I'm on a roll, that's right. Jackpot, give me the dice, nothing can stop me. Right now I feel so good, lit up like Hollywood, running this neighborhood, are you ready? This is what I've waited for and I'm already at your door and I can't wait to show you now. It's my night! That jumbo screen, yeah, it was meant to be. Nothing can stop me. Hey, we're going to service. We need to play cover. Huh? This is the first one was for my feet. Second one was for cover. Huh? And we both respect the cover guys. It's good. Slow, we need to run. When you're one step inside, this is difficult for us to cover. Go high so we can go on our side. It's my night. First of all, thank you for everyone to come today, and Well, yes, was an important win for us, and let's keep going. Thank you.